nasza inauguracja Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest mi bardzo miło przywitać podczas naszej uroczystości pana prorektora do spraw nauki, profesora Piotra Jędrzejowicza. Pana profesora Józefa Lisowskiego, który jest członkiem Rady Naukowej naszej Uniwersytetu. Do naszego wieloletniego partnera, największego partnera, który pomaga nam w spełnianiu Państwa oczekiwań i prowadzeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Witam serdecznie. Witam serdecznie pana wiceprezydenta Michała Gucia i proszę. Niezmiernie miło przywitać wszystkich w murach Akademii Morskiej w Gdyni. Akademii Morskiej, która jest najstarszą publiczną uczelnią wyższą województwa pomorskiego. Właśnie obchodziliśmy 90 lat. Uczelnia została założona w 1920 roku. Na początku działała w Tczewie, ale potem już zawsze była związana z Gdynią. Jest mi również miło dlatego, że jako nauczyciel akademicki z 40-letnią praktyką patrzę na Państwa z dużą sympatią i z pewną zazdrością. Sam bym chętnie postudiował coś innego i coś nowego. No ale myślę, że przyjdzie moment, kiedy będę mógł również do Państwa dołączyć. Po raz siódmy. Inauguracja Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po raz siódmy spotykamy się. Spotykamy się zarówno w gronie już znajomych osób, osób, które po raz kolejny rozpoczynają rok akademicki, ale cieszy to, że co roku widać też nowe twarze, że do grona studentów dołączają kolejni gdynianie. Muszę przyznać, że kiedy rozpoczynaliśmy to przedsięwzięcie, miasto Gdynia wspólnie z IMKą, jeszcze kilkoma partnerami, nie przypuszczaliśmy, że będzie cieszyło się tak ogromnym powodzeniem. Z roku na rok rosła nam liczba chętnych. Z roku na rok musieliśmy nawet czasem wysłuchiwać utyskiwań, że nie na wszystkie zajęcia, nie na wszystkich zajęciach są miejsca. Muszę przyznać, że w tym roku po raz pierwszy tutaj z panią dyrektor odczuliśmy ulgę, bo okazało się, że do końca były wolne miejsca na zajęciach komputerowych, które były zawsze takim przedmiotem bardzo pożądanym i obleganym przez seniorów. Ogromna paleta aktywności, którą oferuje ta szczególna uczelnia, ma zachęcić Państwa, właściwie Państwo już jesteście zachęceni, ale przede wszystkim kolejne osoby, by były aktywne, by swój trzeci wiek spędzały w sposób interesujący, uczyły się nowych rzeczy, bo tak naprawdę starość, trzeci wiek powinny być ciekawe, interesujące. To powinien być ten czas, kiedy Państwo możecie realizować te wszystkie pasje, których zabrakło w okresie aktywności, na których czasu zabrakło w okresie aktywności zawodowej. Stąd coraz to nowe przedmioty, stąd coraz to nowe działania Centrum Aktywności Seniora, które podejmujemy w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale również w ramach programu 55+, w ramach zajęć sportowych, po to, by każdy gdyński senior, który chciałby być aktywny, żeby mógł znaleźć coś dla siebie. Ja powiem tak, dzisiaj mamy około 10 tysięcy seniorów, którzy uczestniczą w różnego rodzaju aktywnościach, zajęciach, które są czy to organizowane, czy to wspierane przez miasto Gdynia. Oczywiście jakby ktoś 5-6 lat temu mówił o tym, że osiągniemy taką liczbę, na pewno bym nie uwierzył, ale też wiemy wszyscy, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, stąd mam nadzieję, że w ciągu następnych kilku lat ta liczba wzrośnie co najmniej dwukrotnie, bo seniorów mamy w Gdyni 50 tysięcy, więc myślę, że co najmniej połowa powinna w tych różnych aktywnościach uczestniczyć. W związku z tym proszę Państwa o... Chciałbym w tym miejscu też serdecznie podziękować, ponieważ rozwijanie tych wszystkich działań na rzecz seniorów nie byłoby możliwe, gdyby nie nasi partnerzy.
Centrum Aktywności Seniora w imieniu miasta Gdyni koordynuje te działania, obsługuje, natomiast mamy cały szereg partnerów, wymieniono wcześniej IMKA, ale równie ważnym partnerem, szczególnie ważnym w kontekście Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Akademia Morska. I poprosiliśmy Akademię Morską o objęcie patronatu nad Gdyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Od lat już Akademia wspiera nas, zarówno choćby zawsze możemy liczyć na salę na inaugurację, możemy też liczyć na wsparcie merytoryczne. Pan profesor Lisowski zasiada w Radzie Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, natomiast zawsze odbywało się to po prostu na zasadzie pewnej takiej niesformalizowanej współpracy. Postanowiliśmy to zmienić. Chcemy, byśmy zarówno my, jako Uniwersytet Trzeciego Wieku, mogli pochwalić się tym patronatem Akademii Morskiej, ale również, żeby Akademia Morska mogła pokazać, że oprócz szkolenia kolejnych pokoleń młodych ludzi, również przyczynia się do tego, by seniorzy mogli ciekawie spędzać swój czas. I w tej chwili z panem rektorem podpiszemy porozumienie o objęciu patronatu. Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdy pisałam pracę magisterską. Moja pani profesor Susułowska, wtedy miała chyba blisko 70 lat albo i więcej, prowadziła seminarium z psychologii klinicznej i wtedy powstawały pierwsze uniwersytety trzeciego wieku. Ja byłam wtedy jeszcze młoda, niedoświadczona i zastanawiałam się, co to takiego i po co to właściwie jest. Od pięciu lat pracuję z wami. I bardzo lubię tą pracę. Jestem właściwie wam też wdzięczna, bo przy okazji też uczę się sama. Jak zaczynałam, to mnie się wydawało, że człowiek zmienia się do 40 lat. To nieprawda. Człowiek zmienia się całe życie tak długo, jak długo chce. Jestem bardzo wzruszona tą całą uroczystością. Przypomniałam się też czasy studenckie z Krakowa i immatrykulacja, i ten piękny chór, i te piękne przemówienia. I też jestem wzruszona i poruszona, że to miasto i te władze są takie przyjazne dla ludzi w starszym wieku. A ja przygotowałam z psychologii to, co uważam, że jest najlepsze i mam nadzieję, że zrobicie z tego użytek w swoim życiu.